Dobry, dzień dobry, witam was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z hitem, wielkim hitem kosmetycznym, którego cena w Action wynosi 7 zł. W niemieckim Action jest to euro 50, w polskim Action 6,95 albo 7,95. Coś w ten design. Ja ten produkt poznałem zupełnie przypadkowo, z tego względu, że ja do Action jeżdżę bardzo, bardzo rzadko i ten produkt przywiozła mi moja koleżanka. W momencie, kiedy przyjechała do nas na kawkę, przywiozła mi ten produkt Action i mówi do mnie: Kacpi, musisz go sprawdzić, Kacpi, wyhaczyłam coś dobrego, Kacpi, wyhaczyłam coś z dobrym składem. Ja tak na początku, wiecie, no dość sceptycznie byłem nastawiony, bo mówię, pewnie produkcja chińska, ale nie, w żadnym wypadku. Patrzę na ten skład, mówię, no wydaje się dość obiecujący, więc mówię, no dobra. Wezmę go pod lupę, sprawdzę, przetestuję i będę wam mógł wyrazić swoje stanowisko na temat tego produktu. No i dzisiaj mija już ten czas, aby nagrać dla was ten film, właśnie żeby go pochwalić, bo jest to jeden z wielkich hitów, który kosztuje niecałe 7 zł właśnie w Action. Dla kogo? Dla każdego typu skóry. Dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, mieszanej, to nie ma żadnego problemu. Jest to bardzo lekka, przyjemna, wręcz rzeknę, jedwabista konsystencja, formuła bezzapachowa, nie jest perfumowana. I jest to odpowiednik pewnego produktu, moi kochani. Odpowiednik pewnego produktu, który robi zdecydowaną robotę. Oczywiście, zacznę od tego, bo tej genezy, bo wiem, wiadomą kwestią jest to, że codziennie do nas ktoś dochodzi nowy i bardzo się z tego cieszę, bo grono świadomych konsumentów nam się pogłębia, poszerza, rozszerza. No to w dzisiejszym odcinku będzie odpowiednik kremu do twarzy CeraVe. CeraVe to wiemy, kim jest, tak? To jest to koncern L'Oreala, firma, która ma pozwy sądowe o choroby onkologiczne, kradzież patentów, wykorzystywanie danych biometrycznych, jak i również łysienie kobiet. Przegrała wiele procesów sądowych z firmami o kradzież patentów, jak i również ma kolejne batalie sądowe o nowotwory. Ponadto marka testuje na zwierzętach, nie ma żadnych technologii. Składy tych kosmetyków są szkodliwe dla skóry, dla zdrowia, zapewniając efekt placebo, czyli udawany. Więc w momencie, kiedy zmyjecie ten produkt z twarzy, efekt znika, ten magiczny, a później wychodzą spustoszenia w postaci zniszczonej bariery hydrolipidowej i uszkodzonej skóry. Te produkty też są polecane w płatnych współpracach. Więcej się dowiecie, wpisując w Google L'Oreal ukarany przez FDA, L'Oreal pozwy. Jak i również, czy L'Oreal jest etyczny, L'Oreal przegrał proces, L'Oreal FDA. Zachęcam Wam to przeczytać. Także jest to firma niewarta uwagi, niewarta grosza, niewarta niczego, a płatnymi współpracami próbują się bronić i ratować. To jest żenujące, to jest żałosne. Aczkolwiek, no, wiecie, brzytwy, tonący brzytwy się chwyta, nie? No właśnie. Zamiast coś zmienić, to tylko i płatnej i wyłącznie współpracy. No i CeraVe, no to wiemy o tym doskonale, że jest to syf. Jeden wielki syf należący właśnie do koncernu L'Oreala. No i w portfolio tego całego CeraVe mamy tak zwany krem lekki do twarzy nawilżający, prawda? Prawda. I on kosztuje normalnie coś koło 4, 5, 6 dych. Ten krem z CeraVe, coś koło tego dokładnie. A ja mam tu odpowiednik za 7 zł. Nietestowany na zwierzętach, z świetnym składem. Od koncernów, które nie mają pozwów sądowych o choroby onkologiczne, kradzież patentów, wykorzystywanie danych i nie robią płatnych współprac na celu manipulacyjnym. I dzisiaj poznajcie ten kosmetyk. Jest to T-Doctor Skin. T-Skin Doctor. Jest to face cream. Wygląda ten kremik tak. Ma on pojemność 75 ml. Wygląda on właśnie tak. I ja Wam mówię, w polskim Action on kosztuje 6,95 albo 7,95. Ja Wam go podlinkuję, także tu nie ma żadnego problemu na mocy integralnej. U mnie właśnie on kosztował euro 50, także to jest jak najbardziej, no dość podobna złożona cena. Jest to krem, który ma przede wszystkim wykazywać właściwości regenerujące, przy czym zachowywać lekkie konsystencje. Zresztą wy wiecie o tym, jak ja podchodzę do tematu lekkich konsystencji. Moja skóra kocha cięższe, bogate formuły i ja zawsze stosując lżejsze formuły kosmetyczne podchodzę do nich z wielką rezerwą, z tego względu, że nagle mogą mnie przesuszać, nagle po godzinie, dwóch dla mojej skóry może to być niewystarczający produkt i będę musiał coś dołożyć, albo się zroluje, albo się ściastkuje, albo coś nie tak tutaj zawsze będzie.
No w tym przypadku jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod ogromnym, jednym wielkim wrażeniem, bo tutaj naprawdę zadziały się cuda niepojęte. I jeżeli chodzi o skład tego kremu, pozwolę Wam go sobie bardzo szybko przeanalizować. Jeszcze raz Wam go dokładnie pokażę. O, proszę bardzo, tutaj macie zbliżenie. To jest ten krem. The Skin Face Cream, dokładnie. Ceramid plus Hyaluronic Acid. I teraz tak, przeanalizujemy sobie szybko skład. Mamy wodę, mamy glicerynę, mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Następnie mamy emolient, który zapobiega przed transepidermalną utratą wody z naskórka. Później mamy nośnik przenikania, niacynamid, który wykazuje właściwości regulujące gruczoły łojowe, nawilżające i przeciwzapalne. Później mamy emolient, który znowu zapobiega przed utratą wody z naskórka. Później mamy ekstrakt z aloesu, później mamy zagęstnik, później mamy propanediol, transporter substancji czynnych do skóry, transporter przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, żeby właśnie wszystkie nasze kluczowe składniki aktywne spenetrowały w głębsze warstwy skóry i mogły dawać nam max efekty. Później mamy między innymi po propanediolu allantoinę, która wykazuje właściwości łagodzące, łagodzące rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie rumień. Także jak najbardziej allantoina jest bardzo mocnym składnikiem łagodzącym podrażnienia. Później mamy hialuronian sodu, który nie wnika w głąb skóry. On nawilża skórę na powierzchni, nie przenika w głąb skóry, ale jest transporterem przenikania dla innych substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Także baza kremowa jest jak najbardziej świetna. Pantenol, substancja bardzo silnie nawadniająca, nawilżająca, bardzo silnie łagodząca podrażnienia, redukująca zaczerwienienia. Także no, jak najbardziej jest super, super, super. Pantalakton, substancja, która wycisza skórę, regeneruje barierę hydrolipidową, jak i również zmniejsza nadwrażliwość skóry. Później mamy tokoferol, witaminę E, witaminę młodości, antyoksydant, która po prostu bezlitośnie wymiata wszystkie paszoł, wolne rodniki z naszej skóry i nie pozwala tak naprawdę naszej skórze się starzeć. Także cud, bajeczka, rewelacja, pełne działanie, kompleksowe działanie. Emolienty, substancje łagodzące, substancje regenerujące, antyoksydant. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, moi kochani. Po tokoferolu mamy później m.in. nośnik przenikania i zagęstnik. Później mamy ceramid NP, który wykazuje właściwości regenerujące i odbudowujące barierę hydrolipidową. Później mamy cholesterol, fitosfingozynę, składniki, które wykazują bardzo silne właściwości odbudowujące barierę hydrolipidową, naprawcze, łagodzące rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie i bardzo silnie nawilżające skórę. Owszem, one są bliżej końca składu, więc wiemy o tym, że jest ich mniej, aczkolwiek one dalej są aktywne, bo nie są zastosowane po zapachu. Tylko mamy tutaj dalej ciąg dalszy składu, czyli po zapachu, jeżeli one by były, no to wiemy, że to już, no nie. Aczkolwiek tutaj nie ma ciągu pozapachowego, tylko idziemy dalej, zgodnie z tak zwaną litanią aktywną, czyli mamy składniki aktywne. Także owszem, może w mniejszym stężeniu, jak najbardziej w mniejszym stężeniu, aczkolwiek dalej aktywne, czyli dalej działające. Także jak najbardziej. I ceramid NP właśnie, który odbudowuje barierę hydrolipidową, właśnie ceramid AP, który się przyczynia do rekonstrukcji uszkodzonej bariery hydrolipidowej, zmniejsza rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie i działa przeciwzmarszczkowo. Fitosfingozyna, no to jest główny, kluczowy, budulcowy wręcz składnik, który wspomaga działanie ceramidów i ich przenikania, żeby przeniknęły sobie głębiej, w głębsze warstwy skóry i żeby mogły właśnie w sposób długoterminowy, nieudawany, nie na chwilę się po prostu skóry złapać od mycia do mycia, tylko żeby one sobie wniknęły po prostu i działały w głębszych warstwach skóry, zapewniając radykalny, prawdziwy efekt regeneracji skóry. Tak, jak najbardziej. I później mamy cholesterol w składzie, który jest bardzo silnym obrońcą ceramidów przed ich ewentualnym wyparowaniem. Czyli właśnie on chroni naszą skórę przed tewlem, czyli przed transepidermalną utratą wody z naskórka. Przy czym samym w sobie jako składnik aktywny również dba o poziom nawilżenia skóry. Później mamy ceramid EOP, właśnie to jest trzeci z kategorii ceramidów EOP, który również wykazuje właściwości regenerujące, ale jego to już jest akurat naprawdę w bardzo ilości śladowej, bo on już jest jako ostatnia pozycja
w składzie. Także jego już jest bardzo mało, więc tego EOPA bym już nie brał aż tak pod uwagę. Brałbym bardziej pod uwagę przede wszystkim NP Ceramid i AP Ceramid. To bym brał pod uwagę, jeżeli chodzi tutaj o działanie. Fitosfingozynę, cholesterol też, ale ceramidu EOP bym nie brał, bo on już jest na ostatniej litanii INSI, czyli no naprawdę go już musi być bardzo, bardzo przede wszystkim mało. I teraz tak, kobiety w ciąży, matki karmiące, jak najbardziej możecie stosować w pełni ten produkt, ponieważ on nie zawiera w swoim składzie fenoksyetanolu, czyli on może być stosowany przez kobiety w ciąży, przez matki karmiące. Ponadto ten krem nie ma disodium etta, czyli nie ma chelatorów, czyli może być łączony z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. I cały kształt tego kremu wygląda tak. Jest to krem o bardzo, poczekajcie sobie tylko... Golfik lekko, o tutaj poprawię. To jest krem o bardzo lekkiej formule. To jest taka formuła żelokremu. Praktycznie naprawdę całkowicie bezzapachowa. Ona nawet surowcami nie pachnie. Momentalnie się wchłania i czujemy to nawilżenie, czujemy to odżywienie. To jest połączenie takiego kremu z wodą. Aczkolwiek po wchłonięciu pozostawia takie jedwabiste, bezpieczne, takie nawilżające wykończenie. Na dzień dla każdego typu skóry jak najbardziej on będzie idealny, ale na noc może być ciut za lekki. Bo on jest naprawdę niesamowicie lekki. Także jeżeli boicie się ciężkich kremów ceramidowych w dziennej pielęgnacji, bo boicie się po prostu, że on będzie źle wyglądał pod makijażem, że z podkładem się nie dogada, czy tam się nie dogada z produktami kolorowymi, że tam się coś zadzieje, że tam jakieś historie nowe będą odtwarzane, bla 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 i tak dalej, no to ten krem pod makijaż pod względem kremu ceramidowego będzie świetne. Ze względu na swoją formułę, leciutką konsystencję i faktyczne działanie. Co ja więc zauważyłem po stosowaniu tego kremu? Skóra jest naprawdę nawilżona. Nie musiałem pomimo tego bardzo lekkiej lekkiej konsystencji dokładać po godzinie dwóch czegoś innego, aktywnego, bo moja skóra się o to nie domagała. Moja skóra była fajnie nawilżona, fajnie ukojona, fajnie rozpromieniona, świetnie się łączył z każdym serum do twarzy. Raz miałem taki epizod, że połączyłem ten krem z witaminą C w formie SAP, no to troszeczkę to się tam pogryzło. No, pogryzło się, w takie farfocle się tam pozamieniało, aczkolwiek no wtedy już nie ryzykowałem, już nie próbowałem w tej synergii go stosować, tylko próbowałem z innymi składnikami aktywnymi i naprawdę nie było żadnych problemów na mocy integralnej. Skóra była świetnie nawilżona, świetnie rozświetlona, rozpromieniona. On się na noc naprawdę nie nadaje. Na dzień pod makijaż, jako lekki krem pod makijaż, super sprawa. Ceramidy, sfingozyny. Także mamy tutaj cudowne składniki aktywne, które robią robotę. Ten krem, jak już powiedziałem, może być łączony z każdym serum aktywnym, nie ma to żadnego znaczenia. Tylko z tą witaminą C SAP, ja już Wam mówię właśnie z góry, że on się roluje, on się nie lubi z witaminą C SAP. I tutaj już nie ma względu baza preparatu, on się po prostu z witaminą C SAP nie lubi. Także zdecydowanie nie. Ale jeżeli chodzi o inne schematyki pielęgnacyjne, jak najbardziej, tak, dla każdego typu skóry, całodniowe, lekkie, przyjemne, nawilżenie, świetna konsystencja, cudownie wchłaniająca się w skórę, bezzapachowa, dostępna w Action. Także szukajcie tego kremu, 7 zł to naprawdę deal życia, za dużą pojemność, 75 ml, bo zawsze mi się myli w głowie, że to ma 50, ale nie, to ma 75. Tego kremu mi jeszcze sporo zostało, bo używałem go z innymi kombami pielęgnacyjnymi, używałem go z wieloma innymi kosmetykami i tak dalej, więc ten krem też ma swoją historię już tutaj nową stworzoną, aczkolwiek jest to fajny krem, naprawdę, jak za 7 zł, brawo, bingo, prawdziwy hit. Prawdziwy hit, jeżeli chodzi o lekkość konsystencji, delikatne wchłanianie, świetne nawilżenie. Także jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, łapeczka w górę albo w dół, wysyłam Wam pozytywną energię, kocham Was bardzo, ślę miliard buziaków i widzimy się w następnych treściach na moim kanale. Także dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.